Bardzo ważne jest to, jak myślimy w etyce, w moralności o z jednej strony wolności, której każdy z nas bardzo pragnie, a z drugiej strony o prawie. I co do tego wszyscy się zgadzają, że i jedno i drugie jest potrzebne, no bo potrzebujemy i chcemy mieć możliwie jak najszerszą wolność. Wolność wyboru, wolność realizowania tego, co uważamy za słuszne, za owocne, za dobre dla nas. A z drugiej strony, no, żebyśmy się jakoś nie pozabijali, no to jednak potrzebujemy tę całą różnorodność społeczną, światopoglądową, moralną, religijną i każdą ubrać w jakąś szatę, ramę, żeby to poukładać. Więc co do tego nie mamy wątpliwości, niezależnie czy jesteśmy bardziej na prawo, na lewo, do przodu, do tyłu, konserwatywni, progresywni, czy jacyś tam jeszcze inni, że wolność jest ważna i że jakiś porządek musi być. Natomiast kiedy próbujemy dodać do tego kolejne elementy, czyli moralność, a jeszcze bardziej pytanie o szczęście, to cały system nam się bardzo komplikuje. To znaczy, że trochę jakbyśmy czuli, że musimy zawsze coś poświęcić. To znaczy, jeżeli chcemy być szczęśliwi, to trzeba by to prawo jak najbardziej ograniczyć, bo im ono jest bardziej rozległe, tym bardziej ogranicza mnie i moje możliwości wyboru. Już nie mówiąc o moralności, to już jest w ogóle jakiś dramat, że jakoś tak mamy poczucie takiego kokonu, że ktoś nas próbuje w coś wcisnąć. No, ośmielę się powiedzieć, że tak bardzo często nauczanie Kościoła to jest taka wersja karykaturalna, powszechnie przedstawiana, no właśnie ubrać kogoś w taką zbroję, po prostu, w której on już jest tak ciężka, że się ruszyć z niej nie można. Ale to jest no jednak taka wersja, powiedzmy to otwarcie, karykaturalna moralności i nauczania Kościoła. Chciałbym nawiązać do ojca Serve Pinkersa, dominikanina, który wiele lat pracował we Fryburgu i który może nam pomóc poukładać to sobie inaczej. W takim sensie, że nie tyle te pola, wśród których się poruszamy, a więc wolność, prawo, szczęście, etyka, przestają rywalizować ze sobą. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo kiedy one ze sobą rywalizują, to trochę w punkcie wyjścia jesteśmy trochę na przegranej pozycji tak naprawdę. Bo będziemy wybierać między wolnością a moralnością, między wolnością a racjonalnością. Wówczas bardzo łatwo się gdzieś tam pogubić, poplątać. Co mówi ojciec Pinkers? On mówi po pierwsze to, że w historii teologii moralnej dokonało się bardzo mocne przesunięcie akcentów. Że inaczej ona w nowożytności została skonfigurowana. To znaczy, że na początku, w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa, teologia moralna, prawo było czymś oczywistym, że to jest w służbie szczęścia człowieka, że tak naprawdę chodzi nam o szczęście. Że kiedy czytamy kazanie Pana na górze, to jest droga do szczęścia. Zaczyna się błogosławieństwami. Święty Augustyn, komentując ten tekst, zaczyna od szczęścia. Szczęście jest najważniejsze. Szukamy drogi do szczęścia i znajdujemy słowo Chrystusa, które nas do szczęścia prowadzi. Naturalna odpowiedź, naturalne przedłużenie naszych wewnętrznych, najgłębszych aspiracji i pragnień znajdujemy właśnie w Ewangelii i ona nas ukierunkowuje we właściwy sposób. I ojciec Pinkers genialnie zwraca uwagę na to, że od XIV wieku rozwija się taki inny nurt, inna wrażliwość, inny akcent, który jest obecny w naszym myśleniu do dziś dnia, mianowicie akcent na wolę, na wolność. Najpierw zaczyna się to od wizji Boga. Boga wszechmocnego, Boga Pana absolutnego. Boga, który może absolutnie wszystko. Do tego stopnia, że tam w skrajnych koncepcjach, między innymi Wilhelma Ockhama, jest taka wizja, że gdyby Bóg chciał, mógłby wymyślić porządek moralny totalnie odmienny od tego, który jest. Czyli na przykład, że cudzołóstwo, zabijanie i kradzież są dobre.
że dałoby się to pomyśleć. To jest pewien taki wariant tylko myślowy, ale jest o tyle istotny, że on pokazuje pewne przesunięcie, że wyobrażamy sobie Boga, który jest Panem Absolutnym. To znaczy on może nakazać, może stworzyć świat, który będzie zupełnie inaczej skonstruowany, do tego stopnia, że to, co w naszym świecie jest dobre, tam będzie złe i na odwrót. Otóż Pinkers pokazuje, że ta wizja jest błędna, ale ona tak naprawdę w historii rozwoju bardzo się ugruntowała tak naprawdę, że my myślimy tak nie tylko o Bogu, ale też o nas samych. To znaczy, że najpierw jesteśmy wolnością, potem nie ma długo, długo, długo nic, a potem zaczyna się wszystko inne. Natura, rozum, prawo. I uwaga, to jest tak bardzo ważne, bo przy takim sposobie samorozumienia, rozumienia Boga, ale też rozumienia siebie, te pola nam się bardzo mocno oddalają od siebie i ustawiają na opozycji. I wówczas, jak mówi Pinkers, mamy z konieczności pewne wybory, że musimy wybierać albo wolność, albo prawo. To znaczy, jeżeli ja chcę zachować wolność, to muszę ograniczyć prawo, bo im więcej prawa, tym mniej wolności. A im więcej wolności, tym mniej prawa. W związku z tym będziemy się targować z państwem o to, żeby nam zostawiło możliwie maksymalny obszar wolności. Mamy albo, albo. Albo wolność, albo rozum. To jest bardzo ciekawe przeciwstawienie, że chcę być wolny, chcę móc wszystko, to nie musi być racjonalne. Myślę, że w takim naszym czasie takiego czasami priorytetu emocjonalności chcemy być wolni jak gdyby ponad rozumem, że pójść za tym takim czymś, takim jak ja to przeżywam, niezależnie od tego, czy to się jakoś ma, rozumnie, czy też nie, bo to jakby mam takie poczucie, że to jest coś więcej, że to jest bardziej autentyczne. Albo wolność, albo natura. No, to jest, mamy cudowne pole do popisu. To znaczy, że jeżeli jest wolność, to natura nam tak naprawdę w tym przeszkadza. Natura pod każdym względem. To znaczy, że chcemy się wyzwolić albo jakoś tą swoją wolnością rozepchnąć trochę wobec natury. Czyli w związku z tym chcemy decydować o tym, co dawniej wiązano z naturą. Kim jesteśmy? Co do płci, co do wieku, co do sposobu życia. Jakby znieść te ograniczenia, że natura zostaje, jest postrzegana tak naprawdę jako pewien taki kokon, z którego trzeba się wyzwolić. Że zaczyna nam przeszkadzać. Że skłonności naturalne przestają być czymś konstruktywnym, stają się właśnie kolejnym ograniczeniem wolności. Cały czas referuję to, co się dzieje z tą wolnością i jej rozumieniem i tymi polami, kiedy my to bardzo rozsuniemy, że wolność jest najpierw, potem długo, długo nic i potem dopiero jest cała reszta.